piątek, 18 maja, odbyło się oficjalne otwarcie Galerii Beksińskiego w Sanockim Muzeum Historycznym. W uroczystościach uczestniczyli m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, poseł do Europarlamentu Elżbieta Łukacijewska, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wicemarszałek województwa podkarpackiego Anna Kowalska, członek zarządu województwa podkarpackiego Sławomir Miklicz, a także starosta sanocki Sebastian Niżnik. Ja jestem wielbicielką Beksińskiego, dlatego tutaj przyjechałam i nigdy nie miałam okazji widzieć ich na żywo, oryginałów w takiej ilości. No więc, że te wrażenia zostawię na siebie. No te obrazy są naprawdę wspaniałe, poruszające, ale to chyba każdy, kto jakby tego artystę lubi, to czuje podobnie. Otwarcie Galerii Beksińskiego było bardzo ważne dla starosty sanockiego Sebastiana Niżnika. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Teraz tylko duże wyzwanie przed nami, żeby tak wypromować to muzeum, żeby jak najwięcej osób mogło do nas przyjechać, zobaczyć twórczość sanoczanina, z którego jesteśmy dumni i który zawsze kochał Sanok. Zostawił cały swój testament dla Muzeum Historycznego i takie zobowiązanie dla nas, żeby tą galerię otworzyć. Gdyby nie fundusze unijne, nie wiem, czy dzisiaj byśmy przecinali wstęgi i otwierali muzeum. Natomiast europoseł Elżbieta Łukacijewska podkreślała znaczenie Galerii Beksińskiego nie tylko dla Sanoka, lecz także dla całego Podkarpacia. Myślę, że to będzie miejsce, z którego będą dumni wszyscy mieszkańcy nie tylko Sanoka czy powiatu sanockiego, ale całe Podkarpacie i Polska. I że to miejsce będzie przyciągało nie tylko Polaków, nie tylko turystów, ale ludzi, dla których sztuka Beksińskiego znaczy bardzo, bardzo dużo. I będą tu przyjeżdżali ludzie, którzy też chcą się zatrzymać, pomyśleć, wpatrzyć się w swoje wnętrze, tak jak to często pewnie robił Beksiński, więc myślę, że niesamowita również sprawa dla miasta Sanoka. Najbardziej emocjonalnie do budowy Galerii Mistrza podchodził dyrektor Banach, który poniekąd został wykonawcą ostatniej woli Beksińskiego. Spełnia się obietnica dana mistrzowi krótko przed jego śmiercią. Mamy nowy budynek. To, co mu obiecałem, że wtedy dopiero były przygotowania do stworzenia samej koncepcji, samego projektu, już o tym wiedział i podchodził do tego, no powiedziałbym, z takim osobistym odczuciem, że oto to, co najważniejsze, za chwilę jednak w tym Sanoku zrobią. I testament, który napisany był znacznie wcześniej niż ta nasza rozmowa, ten testament uzyskuje teraz jakby wypełnienie. On przekazywał swoje eksponaty, również i swoje środki finansowe, przecież nie po to, żeby wszystko gniło w magazynie, ale po to, żeby było oglądane. No i myślę, że te około 600 prac, które w tej chwili pokazujemy, to jest ten materiał, który powinien wystarczyć, zadowolić każdego, a podejrzewam, że nawet widzowie mogą być znużeni taką ilością. Nie muszą oglądać wszystkiego. W sobotę, 19 maja o godzinie 12, odbędzie się otwarcie Galerii Beksińskiego dla zwiedzających. Serdecznie zapraszamy sanoczan i nie tylko, ponieważ warto, choć na chwilę, przenieść się w świat mistrza.